Cześć, Piotrek. Piotrek, zrobiłem tak, jak mówiłeś. Zaoszczędziłem 2 punkty. Teraz pokażę. Tak, no, na żywo. Tak, sobie tak, wiesz, chwilę zagrałem. Miałem z godzinkę. Idę w kibę. Kurwa, dzięki losie, dzięki losie, kurwa. Piękny gol. Losie dla ciebie, mistrzu. To planowaliśmy. Pewnie śpicie? Racji nie macie jakiejś? Kurwa. Ja bym włączył kamerę, panowie, ale jestem zmęczony. Na jedno oko widzę. To takie notne streamy. Tak. Nie, losiek, na chwilę włączyłem, wiesz, bo... Po robocie wróciłem, nie wiem, z godzinkę i idę w kimę. Tak jest. Ja też gram dywizję. No co wy, panowie? Ty, ale ten rzut wolny, no to mogłem wykonywać chyba z tego. Pod murem, nie? Kurwa, kto wali z takiej pozycji nad murem z 16 metrów? Murę powinno się strzelić. Ale mi się zamieszali. Zepsuł. Tak, losik, no. A ktoś... no... Ty, a ten... remis mieliście chyba, nie? Bezbramkowy. My się zgadaliście chyba na Discordzie, bo Piotr chyba korzystał z PlayStation kumpla. No to tam... Wiem, mniej więcej, że... Że coś takiego było. No, czyli tam tego Discorda. Tam się nie udzielę, bo wiesz, moje porady to dotyczą jedynie grania głową i dośrodkowania, nie? Kurwa, na tym się znam i tyle, nie? A to później a cały community samo się robi później. Tam Chris działa, Piotrek działa, wszyscy kurwa działają, oprócz mnie. Losiek, a teraz jest dużo łatwiej chyba. Chodzi, że pierwszą dywizję, no to raz, ale chodzi o to, że... no tam Darson chyba mówi, żeby mieć top 1000, to trzeba mieć już nabite z 2000 ratingu. Dużo trochę, nie? Ja sam zauważyłem po sobie,
dzisiaj, że zauważyłem po sobie, że łatwiej jest być pierwszą dywizję, a nie grać w dywizji. Cześć, bo nową muzykę tylko zmienię na jakąś taką rotation. Dajcie chwilę. Jakieś barze, nie? Kurwa. Gówno jakieś. No, włączę takie radio. Zawsze z żoną, jak jedziemy gdzieś na wycieczkę, to zawsze tej muzyki słuchamy. Coś teraz nie chce włączyć się ta muzyka. No ale to losik dalej możesz mieć. Odznaki i ranking jeszcze możesz mieć. O, Piotrek, jesteś czy grasz? O, zobacz teraz, Piotrek. Teraz też ma 99. Widzisz? Haaland, ale... No ale jeszcze dwa punkty mu włożyłem w Kicking Power. Wiesz, tutaj. Nie tutaj. Tutaj chyba mu w Shooting włożyłem. Coś takiego było, wiesz? Bo tutaj miałem włożone 13, pamiętasz? Na... I to 4 punkty mi kosztowało, ale w GK 1 zrobiłem, 2 i 2 zaoszczędziłem. Trzydziesiące punktów, no. Chyba w Shooting włożyłem. Nie pamiętam już, co wrzuciłem tutaj. Ale zaoszczędziłem 2 punkty w każdym bądź razie. Ja myślę, co temu Zakarii dodać jeszcze. A, on Aerial nie ma. Chyba też nie mam Aerial. Nie mam Aerial. Hiramowi dodałem ostatnio. Gdzie ci widzowie? Piotrek, Losie, gdzie ci widzowie? Kurwa, śpią czy co? Do pracy wstają, nie?
Nie, Piotrek, bo jak jej sprawdzałem, wiesz? Jak jej sprawdzałem, Piotrek, i żeby podnieść tam w Stałych Frekwentach jeden punkt overall, no to tak jakby heading, physical contact i jumping składają się na jeden taki punkt. Czyli wiesz, czyli 33%, wiesz co chodzi, 33% musisz mieć. A mi potrzebne było 66% tylko, nie? Znaczy dwa punkciki z trzech. Kurwa, jak ja to tłumaczę. Sam się mnie nie zrozumiał. No wiesz o co chodzi, no kurwa, tobie nie będę tłumaczył tego. Ale powiem ci, że z tego Haalanda jestem zadowolony. Dobrze go wziąłem. Ja muszę taki piłkarzy brać, co czuję, że wiesz, że no, nadają się do mojego zespołu. Nie mogę tak brać, jak wiesz. O, Cristiano Ronaldo, phenomenal finishing, nie? No, muszę przestać tak robić. Po prostu brać tych gości, których chcę do składu, a nie tych, co tłum chce, żeby kupił. Bez sensu. Byłem na koncercie tego kolesia, co śpiewa. Co to jest? Nie wiem. Ale byłem na koncercie niedawno. Żona mnie zabrała. Cześć, Artur. Ja pierdzielę. A to Piotrek to widziałem na Discordzie. Widziałem Piotrek na Discordzie. Young Stars.
Ale co z wyboru menadżera jest? I boosterów? Że wybierasz sobie menadżera jakiegoś i booster jaki chcesz, żeby miał? A, w ten sposób. U mnie nie, Artur. A u ciebie? Jak teraz bym ten mecz wygrał, to bym wbił pierwszym, ale nie zapowiada się. Choć nie mógłbym hop. Boże, co ja robię w tym meczu? Bardzo dużo błędów popełniam. Szkoda gadać. Dobrze. Aha, dobra. Spoko. No tego leś nie gra dobrze, tak sobie dałem te bramki zdobyć, czy łatwo. No. Ustawienie ma takie przeszkadzające, muszę zobaczyć co on gra za ustawienie, bo ustawienie mu roboty tutaj robi, bo sam w sobie nie gra dobrze. Ciężko mi się przeciwko jego ustawieniu gra. Klasykę ma, chyba. Nie wiem, jakoś tak dziwnie mi się gra. To musi się skończyć tak jak się skończy. No, teraz to jest dużo łatwiej pierwszą dywizję wbić.
Tak mi się wydaje przynajmniej z moich gier. Że to nie chodzi, że łatwiej, tylko chodzi o dobór przeciwnika. Tak jakby Konami znowu pozwoliło grać 1-3 itp. itd. Już nie ma tak stricte jakichś losowania pierwsza dywizja kontra pierwsza dywizja, tylko widzę, że losuje się pierwsza i... Też, ale... Ale nieporównywalnie... Rzadziej jak wcześniej. La asistencia a este partido asciende a 71.649 espectadores. Co, Boże, przecież to była wrzutka jak nic. Nie idzie mi w ten mecz kompletny. Tak jest, tyju. Nie, nie, Artur naprawdę pozmieniali to dużo. Wcześniej pamiętam, jak ja już wbijałem 1700, to od 1700 to takie się schody zaczynały, że walczyłeś dość, że jest, nie wiem, z pierwszą dywizją, to jeszcze z wysoką dywizją pierwszą. Masakra była normalnie. Teraz jakoś tak się uspokoiło. Dobra, co ja robię. Boże, co to było za budanie? Kurwa, co to zrobili chłopaki? No i teraz mi trzecią zdobędzie i będzie po sprawie.
Ja mogę inaczej rozegrać to Felipem. Sześć strzałów w jedną bramkę. A stara mi będzie nasze za porażkę będzie minus 30. Już chodzi. Ale piła ładna. Habrá 3 minutos de descuento. Kurwa. Szkoda tego meczu. Ja sprawdzić, czy czasem innego Halanda nie mam. Nie, nie mam chyba. No to Artur, zobaczymy jak długo, bo wiesz, no ja na przykład cały czas gram longball i ja nie czuję jakiejś różnicy, że potrzebuję jakiejś zmiany albo czegoś. No mi zawsze tak samo chodzi. Ale wiem, że chłopaki kombinują właśnie z tymi playstylami. No patrzę właśnie, Piotrek, w aplikację i faktycznie jest tak, no. Jeszcze trenera sobie wybierasz.
To jebiście to zrobili, no. Gra się nam rozwija. Aha, BN-y poprawili, no widzisz, no nie zauważyłem wtedy. To teraz pojawić się Artur w aplikacji wybór menadżera. I jeszcze ten, jeszcze... I booster, tak? Też może wybrać. A z tym BN-em, no to nie wiem, to jakiś w ogóle jest. Wiesz, w aplikacji jest wszystko dobrze, na stronie jest jakieś pojebane wszystko tam. Ja pierdzielę. Ten Giroud to trochę ta z Francji karta, ja muszę też ją zastąpić. Tą kartę z Giroud. Mogło być lepiej, nie? Mam 50 meczów nim rozegranych, 52, 7 bramek tylko. Wiem, że to target man, ale no, kurczę, no. To mało, ale piła. Cześć, James.
Ale dobra, nie gra. Bardzo dobrze. No mega się trzeba, Artur. Takiego Haalanda potrzebowałem, wiesz? Lubiłem Haalandem grać, ale no nigdy nie miałem go zrobionego tak, jakbym chciał. Teraz mam go zrobionego super, nie? Pod moje granie. Haaland mój tutaj ma chyba tyle samo meczy co bramek, nie wiem, 6 meczy ma, 6 bramek, to jak na mnie to dobrze, nie? U mnie jak napastnik ma w ogóle załóżmy ma 200 meczy, tak, 200 meczy ma i z tego załóżmy ma 150 bramek, to już jest dobrze, jest bardzo dobry wynik. Tak, no. Nie, ten Giroud mi troszkę nie pasuje. No zaraz go wymienimy. Wpuścimy sobie może tego Buksę. Zobaczymy. Nie, ja nie potrzebuję szybkiego napadziora, Artur, bo to mi nic nie da kompletnie szybkość. Pięknie. Dobra, niech nasz Giroud zostanie. Prawie wyszło. Wiesz co, szybkość bym potrzebował na napastników, jakbym grał, wiesz, dużo trójkątem, wypuszczał ich w ulicę. Jakaś klepka, chociaż wiesz, no ja tak nie gram. Ale to James, Piotrek już pisał o tym, wiesz? Jeszcze sobie wybierasz boostery, no i jeszcze menadżera sobie wybierasz.
Rutek, czemu bez kamerki? No, dzisiaj bez kamerki. Zmęczony jestem. Nie jestem z tym ryjem zmęczonym pokazywać się. Znaczy wiesz, no, menadżer ci tylko dodaje dany boost do jakiegoś atrybutu. Poziom menadżera można było już wcześniej wybrać 8-8 czy tam 8-5. Teraz chodzi o te małe boostery. Boże, kolor rzuca. Nawet nieźle z lewej nogi. Anuahu? Wiesz co? Czy zawiedziony? Kurczę, wiesz co? Ciężko powiedzieć jest. Jak ja mam cały czas, wiesz, takiego kolera jako wzorzec. O wilku mowa. No to nie wiem, czy no... No załóżmy, że kolor to 10 na 10. No to pamiętajcie, że nie mam targetmana 9, 9 na 10. Nie mam targetmana chyba... Nawet 8. Myślałem ten Onuahu może na 7,5. No ale to z drugiej strony, James, no... No nie ma, po prostu nie ma targetmenów dobrych. Jest Kohler i dużo, długo nic, nie? To myślę o Noachu, takie 7,5. Jeszcze jak wiesz, wszyscy mieli tych zawodników słabszych. Kiedyś, nie wiem, to tam Dzeko, Giroud, no to taki był top 10, nie? Znaczy dziesiątka. Dzeko, Giroud. Ale to wiesz, no, to kiedyś było, nie? Dobra, Artur, dalej tak kończymy. Jeszcze może jeden mecz albo dwa. Serán sustituidos por el dorsal 6, Morata.
El dorsal 21. Wiesz, to nie chodzi o to, że Onuachu jest słabe, tylko o to chodzi, że... No cały czas porównuje do Kolera, nie? Jak ktoś nie ma Kolera, no to... Nawet tą kartę taką, wiesz, tą starą, legendarną, tą brązową bym wolał niż Onuachu tego... Kolera, nie? Dzięki, dzięki Maćku. Czy ja wiem, czy wcześniej, czwarta rano, to wcześniej? Na chwilę włączyłem, wiesz? Widzisz, bez kamery, bo zmęczony jest, a nie chcę budzić żony, bo zaraz się będę szedł wykąpać, jak ona wstanie i... Teraz ruszyło. Czekaj, zobaczymy tego. 25 meczów, 7 bramek. Za Makalele wszedł. No, endo mówię ci, no grałem nawet na CBK-u. Nie, Maciek, później nie będę, wiesz, bo później będę z synem siedział. Tylko, że wiesz, no, Targetman to też, no, on oddaje w postaci meczy, w których liczb nie ma, nie? Goli nie ma takich. No, Kolor to jest, wiesz, w ogóle. Kurwa, inny przypadek, nie? To jest inaczej zliczony. Haaland. No ale właśnie chodzi o to, że nie ma, nie? Jakby był jakiś target man warty uwagi, to by już u mnie w drużynie był. Po prostu nie ma, nie? De Jong jest niski. Buxa, to mi się też super nim gra. No lepsze ma liczby nawet niż Giru, tak? No ciut lepszy ma liczby. Poczekam na formę. M60, no to super jest. To masz proporcje jak u mnie kolerem, James. To jest dobry wynik. No widziałem, że wiesz, chłopaki wstawiają na Facebooka wstawiają, znaczy na Facebooka, czy ktoś tam na Discord nawet, nie? Romario 15 meczy, 50 bramek. Kurwa. Haaland gra, Maciek, to jest inny Haaland, to jest Haaland Premium. Może nie poznałeś go, zobacz. Nie muszę mu skilla dodać. No, tym razem nie zagra, Sorlot. Ani Mysorlo też dostał kartę jakąś fajną. Tak wiecie, ale to w życiu nie dostanie. No i tak mi się Magnum. Interception blocker. Kurwa, proszę bardzo. Kurwa, nawet nie komentuję. Jak on tu się kurwa te skille znalazł? Chyba losowałem. Dobra, chuj, niech ma. To jest napastnik broniący. No.
Ta cała czwórka z przodu to mu nie będzie się wracać w ogóle. Jak ja nie stracę piłki na środku boiska, to może być dobrze. Tylko żebym głupio nie stracił. Tak, no, Artur, widziałem właśnie, no. Hello everybody and welcome to today's match. Może kiedyś zagram nim, jak będzie w paczce z kolorem lepszym. W przypadki może wpadnie, nie? Ujo! Jakby przypadkiem wpadnie, założę, że będzie. Będzie Van Buyten, speed 80. I do tego jeszcze będzie Kohler, no i gdzieś tam Romario, nie? Przypadkiem wpada Romario. To też widziałem, Artur, chyba. 50, chyba 15 meczów, 52 bramki, coś takiego, nie? Ale ładnie polit. O Jezu, co to za podanie było? Czerwona. Jaja by były, nie? No, ale źle podałem. Ale akcja. No ja, no tutaj już Puyol nie skakał. Jeszcze szybka piłka, taka pójdzie pole karne, to Puyol coś wygra, ale jak już wolna piłka, z której się liczy tylko wysokość stricte zawodnika i skok, to już koniec. Kurwa.
Co to było? A chciałem dupą strzelić za trzy. No, chyba że. Tak, no. Widziałeś to, Artur? Kurwa, szkoda gadać. Carlos Colera crew. Two added minutes has been indicated. No, panowie, ale wrócę do streamowania futbol, jak ten, jak to wszystko się uspokoi u nas. Pojedziemy na początku sierpnia na Węgry, lecimy na tydzień, na wakacje, wrócimy. No i syn chyba będzie jeszcze do szkoły już wtedy. Będzie można powalczyć. Umarzony to w 1000. Kiedyś. On the field, number 7, Karl-Heinz Rummenigge, number 19. A ten Platini, panowie, grał ktoś z was tym Platinim? On bardzo fajnie wygląda. Nawet przez chwilę się zastanawiam, czy czasem nie losować go, ale... Ale stwierdziłem, że pomocników raczej nie będę losował. Ja, co to było? Z X-em zrobił, kurwa. Pięknie. Platini, no, dobrze wygląda.
Ja coś sprawdzić chcę. Czy Beckham ma dipping shot? Nie ma, na kloszota ma. Dodałem mu. Coś sprawdzić chcę? Nieważne, nie było tematu. The attendance for this match was 70,987. Substitution in progress. Boże, jakie przyjęcie. Substitutions taking place. Masa lele? Jak mieć taki skład? Cześć. Co poniedziałek wychodzą różne paczki zawodników. Co czwartek też. I polować na tych, których chcesz mieć w składzie. Tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Czekać na jakiegoś danego zawodnika. Tutaj nie liczy się. Chyba tak, no. Trzeba ładować siano. Ale niektórych zawodników może za darmo mieć.
Naprawdę dobrych. Tylko ja takich nie mam. Ale powiem ci, Masalele, że jakby ktoś grał od początku, załóżmy, nie wiem, no od Football 24, od września, od października, to tą siłę zespołu, co ja mam 3119, to przypuszczam, że on by mógł mieć na przykład 3150 siła zespołu, nie? Piotrek, jesteś? Można mieć 3150 darmowych zawodników? Czy raczej nie? Piotrek, zrobi się tyle? Z darmowych, nie? Żeby nie kasy nie ładować. Chyba zrobi się, tak mi się wydaje. Aha. Dobra, to no. Na PlayStation 5. Thank you.
No, to mocno, mocni zawodnicy są. Ale fuks teraz. A, szkoda gadać. On łapie, jak się złożył. No nie wierzę w to. Jeszcze udało mu się. A Alvareza też bardzo lubię. Ja miałem jego wersję Hall Player, ale to... nadal go bardzo lubię. On jest tak na granicy praktycznie grania w głównym składzie. A będzie miał formę. Nie, bardzo go lubię. Gdzieś tam blisko głównego składu jest. Público presente na partida de hoje. 71.649 espectadores. Substituição no time do Botafogo. Camisa 10. Sai. Para a entrada do jogador, camisa 7.
Ale wiesz co, Artur, on... Przypuszczam, że tam jakby miał tam nawet inne jakieś skille, no to... on najbardziej mi pasował, wiesz, przez to jak się porusza po boisku. Tu mi bardzo siedział. Super się porusza po boisku. Słyszę. Właśnie, Artur, może ja też go powinienem popuszczać. Wiesz co, ale minus jest taki... Największy minus z tym Alvarezem, jakiego mam, że ja bym go, Artur... ja mam go z 11 chyba miesiąca, z takiej niebieskiej karty. Czy... no w każdym razie nie mogę mu skilli dodać, wiesz? I tutaj jest przewaga innych kart, które mam. Ja miałem jakąś jego wersję taką, wiesz, fajną. No to inna rozmowa, nie? Można skillę dodać. Przeżył górą. No, Alvarez jest generalnie super, ale Artur, mówi się, jak ja bym miał jego wersję jakąś bez skilli, nie? W porządku. Dobra, panowie, jeszcze dla was hymn. Poranny, nie?
Co to, nie gra mi hymn? Nie ma hymnu. Co jest? James, słyszycie ten hymn? Czy nie? Bo ja go nie słyszę. Czemu bekę? Normalny hymn. Każdy zespół ma jakiś hymn. Ale słychać, tak? No, dobra. No, dobra. Panowie, ja uciekam. Idę spać. I siadaj, no. Idę spać i... No, dzisiaj już nie będzie streama. Ale ten, ale w czwartek postaram.